Mamy tutaj dwa przykłady wektorów o podanych długościach, czyli modułach, kierunkach i zwrotach. Kierunki podane są za pomocą miary kąta pomiędzy dodatnią półosią X i wektorem. I zadanie jest takie, żeby na podstawie modułu, kąta określającego kierunek i zwrotu obliczyć składowe tych dwóch wektorów. Jak zwykle, zachęcam was do zatrzymania teraz tego filmu i wykonania najpierw tego zadania samodzielnie. No to teraz zróbmy to razem. Będziemy korzystać trochę z trygonometrii i na początek rozłożymy każdy z tych wektorów na składowe poziomą i pionową, czyli na składowe x i y. Narysujmy najpierw składową poziomą, mniej więcej tak, teraz składową pionową, i zauważcie, że jeżeli dodamy do siebie składową poziomą i składową pionową, to otrzymamy nasz wektor wyjściowy, czyli ten żółty. Właśnie skonstruowaliśmy trójkąt prostokątny. I taki trójkąt jak ten pozwala nam na zdefiniowanie podstawowych funkcji trygonometrycznych. Mówimy, że są to definicje oparte na długościach boków trójkąta prostokątnego, bo w układzie współrzędnych można też zdefiniować funkcje trygonometryczne na podstawie okręgu jednostkowego albo na podstawie kąta skierowanego. Potem w drugim przykładzie tak zrobimy. Gdybyście chcieli obliczyć moduł tego wektora, który jest podstawą trójkąta, to widać, że jest to przyprostokątna przyległa do kąta 50 stopni. Jest to jedno z ramion tego kąta, która funkcja trygonometryczna wiąże ze sobą w trójkącie prostokątnym długości przyprostokątnej, przyległej do kąta i przeciwprostokątnej. Dla przypomnienia zapiszmy, że sinus to długość przyprostokątnej przeciwległej do długości przeciwprostokątnej, cosinus to długość przyprostokątnej przyległej do długości przeciwprostokątnej i tangens to długość przyprostokątnej przeciwległej do długości przyprostokątnej przyległej. Jeżeli długość składowej poziomej nazwiemy x, to możemy zapisać, że cosinus kąta 50 stopni jest równy długości przyległej przyprostokątnej, czyli x przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez moduł żółtego wektora, czyli przez 4. Żeby rozwiązać ze względu na x, wystarczy pomnożyć obydwie strony razy 4. Czyli 4 razy cosinus 50 stopni równa się x. Obliczmy teraz długość składowej y. Ten bok trójkąta to przyprostokątna przeciwległa do kąta 50 stopni. Jaka funkcja wiąże ze sobą przyprostokątną przeciwległą i przeciwprostokątną? Funkcja sinus. Możemy zapisać, że sinus 50 stopni równa się y przez długość przeciwprostokątnej, czyli przez 4. Jeżeli pomnożymy obydwie strony razy 4, to otrzymamy 4 razy sinus 50 stopni równe jest y. I gdybyśmy nie mieli kalkulatora, to zapisalibyśmy, że ten wektor ma składowe 4 razy cosinus 50 stopni i 4 razy sinus 50 stopni. I może zauważyliście już coś ciekawego, składową x określa cosinus kąta pomiędzy wektorem i dodatnią półosią x. Składową Y określa sinus tego kąta i są one pomnożone razy moduł tego wektora. Ciekawe, czy zawsze można tak zrobić, czy to tylko jakiś wyjątek. Otóż okazuje się, że można tak zawsze. Wynika to bezpośrednio z definicji funkcji trygonometrycznych opartych na okręgu jednostkowym. Jeżeli narysujemy okrąg jednostkowy mniej więcej tak, ma on promień o długości 1, to cosinus to współrzędna x punktu przecięcia okręgu i końcowego ramienia kąta, a sinus to współrzędna y tego punktu. Jeżeli narysujemy wektor o module 1, czyli wektor jednostkowy o takim samym kierunku i zwrocie, to pierwsza składowa to cosinus kąta, czyli współrzędna x punktu przecięcia, a sinus to współrzędna y. Ale nie mamy tu wektora jednostkowego o module 1, tylko wektor, który jest 4 razy dłuższy niż wektor jednostkowy. I dlatego każda z jego składowych musi być 4 razy dłuższa. Dlatego mnożymy kosinus 50 stopni razy 4, otrzymujemy w ten sposób składową x i mnożymy sinus 50 stopni razy 4 i otrzymujemy w ten sposób składową y. Przyda nam się to zaraz w drugim przykładzie. Bez kalkulatora możemy to tak zostawić, ale możemy też skorzystać z kalkulatora i podać przybliżone wartości dziesiętne. Mamy ustawione stopnie, 50 stopni, z tego cosinus i razy 4. Składowa x to w przybliżeniu 2,57. Teraz y, 50 stopni, z tego sinus i razy 4, w przybliżeniu 3,06. I widać to mniej więcej na rysunku. Składowa x jest trochę dłuższa niż 2,5, składowa y trochę dłuższa niż 3. Mimo, że jest to tylko szkic, to z grubsza wszystko się zgadza. Teraz drugi przykład. Chyba ciekawszy, bo punkt końcowy wektora znajduje się w drugiej ćwiartce. Jakie będą w takim razie składowe tego wektora? Od razu widać, że składowa x będzie ujemna, bo znajdujemy się w drugiej ćwiartce, a składowa y dodatnia. Moglibyśmy. Zastosować strategię, do której doszliśmy w pierwszym przykładzie. Czyli składową x zapisalibyśmy jako moduł wektora, czyli 10, razy cosinus kąta, który ramię końcowe tworzy z dodatnią półosią x. Czyli razy cosinus 135 stopni. A składowa y to moduł, razy sinus kąta, który ramię końcowe tworzy z dodatnią półosią x. I to by było na tyle. Mamy gotowy wynik. Możemy jeszcze obliczyć wartości przybliżone przy pomocy kalkulatora i zapisać w postaci dziesiętnej 135 cosinus razy 10 i otrzymujemy w przybliżeniu minus 7,07, i druga składowa 135 sinus otrzymujemy plus 0,707 razy 10 7,07. No i na rysunku tak to rzeczywiście wygląda. Jeżeli długość Wektora to 10, to tutaj mamy trochę ponad 7, w wartościach bezwzględnych trochę ponad 7, tak naprawdę to trochę mniej niż minus 7, i tutaj też trochę ponad 7, ponad plus 7. No i gotowe. Jeżeli zapytacie teraz dlaczego ten sposób tak dobrze działa i tak szybko, to znowu możemy narysować okrąg jednostkowy. Do tego wektor jednostkowy w ten sposób, żeby jego punkt końcowy leżał na okręgu jednostkowym i żeby miał on dokładnie ten sam kierunek i zwrot co niebieski wektor, to kąt jaki tworzy taki wektor jednostkowy z dodatnią półosią X to 135 stopni, a współrzędne tego punktu to cosinus 135 stopni i sinus 135 stopni. Albo patrząc na sprawę wektorowo, składowe tego wektora jednostkowego to cosinus 135 stopni składowa x i sinus 135 stopni składowa y. Ale wektor, który nas interesuje, ten niebieski, ma moduł 10 razy większy niż wektor jednostkowy o tym samym kierunku i z tym samym zwrotem. I dlatego jego składowa x będzie 10 razy większa niż składowa wektora jednostkowego i tak samo składowa y. Żeby obliczyć te składowe, możemy też skorzystać z definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym. Skonstruujmy odpowiedni trójkąt, to byłaby składowa x, to byłaby składowa y. Tutaj jest kąt prosty. To jest kąt o mierze 135 stopni, a ten kąt to kąt do niego przyległy. Zatem jego miara wynosi 180 minus 135, czyli 45 stopni. Jaką funkcją trygonometryczną tego kąta możemy powiązać ze sobą przyprostokątną do niego przyległą i przeciwprostokątną. Kosinusem możemy powiązać. Kosinus 45 stopni równa się długość tego odcinka, nazwijmy ją X. Przez długość przeciwprostokątnej, przez 10. Mnożąc obydwie strony razy 10, otrzymujemy 10 razy cosinus 45 stopni, równa się x. Cosinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2, czyli 10 przez 2 to 5, pierwiastków z 2 równa się x. Ale możecie powiedzieć, że x miało przecież być ujemne. No i racja, ale to, co teraz obliczyliśmy. Do długości boków w trójkącie prostokątnym w ogóle nie uwzględniliśmy w tych obliczeniach znaków, bo wszystkie długości są dodatnie, jak to długości. Do takich obliczeń możemy teraz dodać zależności w układzie współrzędnych i powiemy, że długość podstawy trójkąta wynosi 5 pierwiastków z dwóch, ale wektor wskazuje w ujemną stronę osi X, więc składowa pozioma niebieskiego wektora wynosi minus 5 pierwiastków z dwóch. I dokładnie to samo rozumowanie możemy przeprowadzić dla składowej Y. 10 razy wartość sinusa 45 stopni, czyli 5 pierwiastków z dwóch, określa składową pionową niebieskiego wektora. I jeżeli obliczymy wartości przybliżone przy pomocy kalkulatora albo tablic trygonometrycznych, to otrzymamy takie same wartości jak tutaj.